to jest... Uwaga! Ja bym nie był sobą! Witajcie moi drodzy, ja znowu w trasie przemierzam nasz cudowny kraj w poszukiwaniu ciekawostek. Piana Purios. Widziałem już. Zamkniętą, otwartą, jak się je aplikuje. Coś już na ten temat wiem, ale myślę, że jeszcze nie wszystko. A panowie z Purinowy postanowili pokazać mi coś ciekawego. Co to będzie? Zaraz się przekonamy. Idziemy. No ładnie, pięknie tutaj. Ja się pytam, gdzie ta nietypowa inwestycja? Wojtek? Idę! Cześć Wojtek. Cześć Dominik. No przyjacielu, pół kraju zjechałem. Dobrą miałeś drogę, mam nadzieję. Nie zasłaniaj mi się tutaj drogą, powiem ci, mam nadzieję, będzie dla ciebie lepiej, niewiele, ale lepiej, że to będzie coś naprawdę ekstra. Pamiętasz? Nietypowe zastosowania piany? Tak, pamiętam. To zróbmy jeszcze za 3 kroki dalej, chodź. Jeszcze! 3 kroki. Spójrz. Co to? No powiem ci, wybrnąłeś z sytuacji. Podoba mi się, bardzo ciekawe i chyba nowatorskie, prawda? Możemy podejść bliżej? Tak, oczywiście. Robi wrażenie. Cieszę się. Obiecałem, że będzie nietypowo? I jest, idziemy. To chodźmy. Inwestor kupił kontenery morskie, pospinał je. Taką ma wizję na dom. Innowacyjną wizję. I wy w tej innowacyjności uczestniczycie. No oczywiście. Chodź, pokażę ci w jaki sposób. Fajne to studio zrobiłeś tutaj. Podoba się. Ekipa, dajcie podgląd. Tak to wyglądało przedtem. No i widzisz. To zupełnie inaczej. No, zmienia się. Widać tą przemianę. No, 4 klocki, ciach. Tak, a teraz już mamy fragment. I będzie z tego dom. Nawet tak zaczynamy teraz składać. Tak, fajnie, dokładnie. Fajnie. Ale tak było kiedy. Przedtem, a teraz ekipa, dajcie życie. A teraz to, co się dzieje aktualnie. Panowie pięknie przygotowują. Zabezpieczają drewienko, tarasik jest zrobiony, tutaj, gustowny. Żeby nie uległo zabrudzeniu, więc jest zabezpieczony folią. Ekstremnie precyzyjnie. Tutaj, jak widzisz, usuwają drobne ogniska rdzy. No po co? No, żeby nie było tej rdzy na blasze. Czyli będziemy nakładać ją na zewnątrz? Dokładnie. A nie w środku? To jest to inne, o którym nie mówiliśmy. Nie tu! Nie. A ty, kotku, tak nie zaszedłeś. Obiecałem, że będzie inaczej. Ale piana chyba jest ta sama, tak? Tak, tak. Rodzaj piany jest ten sam, tylko akurat miejsce aplikacji. No dobra. A woda na zewnątrz? Spodziewałem się tego, że o to zapytasz. Piana właściwie zaaplikowana ma właściwości hydroizolacyjne. Ale żeby mieć je w 100%, zabezpieczamy to jeszcze dodatkowo farbą. Zresztą przygotowaliśmy dla ciebie mały test. Chodźmy do pomieszczenia. To obcykane ci powiem, no. Dobrze wygląda to, dobrze. Dominiku, mamy pianę zamkniętą komórkową, dokładnie taką samą, jak tutaj będzie aplikowana. Żeby rozwiać twoje wątpliwości a propos wpływu wilgoci na powierzchnię. Koniecznie. Mamy 200 ml płynu. Okej. Okay. Wlewamy go. I to test na co? Sprawdzimy za jakiś czas, poproszę cię, żebyś zlał ten płyn z powrotem do mazurki i sprawdzimy poziom. Jeżeli będzie tyle, ile wylałem, to będzie dowód na co? Że nie wsiąka. No dobra, podoba mi się. No to co, wrócimy za jakiś czas. Dokładnie. I powiem ci Wojtek tak, od razu. Tak. Ta piana zaczyna mi się podobać. Że widzę, że szerokość, jakby gama i spektrum zastosowania jest duża. W środku, na zewnątrz. Zgadza się. W naszym przypadku rodzaj podłoża determinuje rodzaj użytego materiału. Świetnie. Tak jak tutaj, piana zamknięto-komórkowa. Na poddaszu to, co widziałeś, piana otwarto-komórkowa. Mhm. Także tam jak najbardziej taki rodzaj materiału. Czyli odpowiednia inwestycja, odpowiedni rodzaj dobieramy piany. Dokładnie. Dobieramy rozwiązanie do konkretnej inwestycji. Ekstra. Dokładnie. A czemu teraz nic się tutaj już nie dzieje? A pewnie panowie zmieniają beczki, bo skończyli jakiś fragment natryskiwać. Myślę, to jest świetny moment, żeby pójść zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie. Idziemy. Kuba już znasz. Cześć Kuba. Witam Cię Dominiku na naszej kolejnej realizacji. Co tym razem? Natrysk piany zamknięto-komórkowej na elewację. Najpierw piana, potem zamknięta hydroizolacją. A co myślisz na przykład o zastosowaniu styropianu na taką przestrzeń? Myślę, że trudna sprawa. Ze względu na skomplikowaną strukturę ścian, dużą ilość zakamarków, nieregularnych kształtów przestrzeni. A propos styropianu,
Mam dla Ciebie przygotowany kolejny test. Tym razem bez młotka. Bez młotka? To nie test bez młotka. Co? Chodź. Powodzonka w takim razie. Pasujcie sobie. Dzięki. Ale wygląda fajnie. Dominiku, zanim przejdziemy do tematu styropianów. Tak. Minęły 3 godziny. Sprawdźmy test. Na śmiekorci. Czyli to wylewamy. Zlej, zlej to do menzurki. Ja spróbuję nie rozlać. Dobra. No i co? Jest 200 jest? No jest 200. Mieliśmy 200, jest 200. Okej. Okay. Jesteś przekonany? Nie. Okej, okay. Jaki masz pomysł na test? No chcę się dostać do środka, no bo wiesz, w tym miejscu no mogło tam gdzieś coś... Oczywiście. Wleść. Działaj, działaj. No i bardzo dobrze, słuchaj, jestem przygotowany na tę ewentualność. Mucha nie siada, czyli nie wnika w środek. Dokładnie. A pamiętaj, Dominiku, że to jest tylko pianka. Na nią jeszcze docelowo przychodzi warstwa farby. I dopiero jest jako, dokładnie, jako hydroizolacja. Świetnie. Także... Test zaliczony. Petarda. Mam do Ciebie prośbę. Zrobisz mi tu trochę miejsca, proszę. Tak. Co, przywlokłeś? Mamy płaszczyznę, nieregularny kształt. I teraz masz to zaizolować. No. Powiedz, jak byś to zrobił. Telefon. Do Ciebie. I bardzo dobrze, bo jak widzisz, pianka nie ma problemu, żeby wypełnić oczywiście takie przestrzenie. Dopasowuje się do każdej dokładnie szczelinki, w każdy zaułek się dostanie. Mm-hmm. Dokładnie, a to dla kontrastu styropianik. Mamy materiały. I teraz widzisz, zostają puste przestrzenie. Tak. Tam się będzie gromadziła woda. Uh-huh. To będzie stanowiło problem, zresztą doskonale o tym wiesz. I jeszcze jako ciekawostkę. Tu mamy 13 cm, tu mamy 15 cm, tu mamy 20 cm grubości. Wszystkie te trzy materiały spełniają dokładnie ten sam wymóg dotyczący parametru U. Uh-huh. Czyli widzisz, jaka jest różnica, jeżeli mielibyśmy to zastosować. Grubości znacząco. Dokładnie, dokładnie tak. Przyznam, że chciałbym zadać pytanie na przykład inwestorowi, właścicielowi tego przybytku, dlaczego akurat decyduje się na Waszą pianę? Jest akurat na obiekcie, więc może pójdźmy do niego, zapytasz. Idziemy. Dominiku, inwestor. Dzień dobry, Dominik. Paweł, bardzo mi miło. Mnie również. Na początek bardzo ciekawy pomysł. Tylko pytanie, skąd? Dzięki. To jest chyba moja natura. Aha. Lubię łamać paradygmaty, lubię robić coś inaczej niż wszyscy. Chciałem dom, który będzie można w przyszłości przenieść w inne miejsce, jeżeli nagle mi się znudzi. Stąd kontenery, stąd ta technologia, stąd te wszystkie rzeczy, które tu widzicie. Jeżeli coś jest nietypowe, to wymaga też nietypowej bądź innowacyjnej technologii, podejścia. I tutaj jest pytanie numer 2. Piana, dlaczego się na nią zdecydowałeś? Nie było innego wyboru. Każdy inny materiał będzie w jakimś stopniu niedoskonały. Mhm. Proste. Krótko i na temat. Dokładnie. I opiera się wodzie. Myślę, że tak. Zaraz wracam. Uwaga! Ja bym nie był sobą! Gdzie bym nie polał. Okej. Okay. Znaczy ściany. Kropka. I wszystko popłynęło. Bardzo mi było miło. Pozostaje tylko posprzątać. To złego to nie ja. Wojtek, chodź, spadamy. Ale bardzo wszystko jest super. Spoko. Dzięki. Dobre. No Wojtku, krótkie podsumowanie. Dziękuję Ci za tą ekscytującą wyprawę. Wśród naszych produktów oczywiście. Otwartokomórkowa, zamkniętokomórkowa piana. Dowiedziałem się, czym jest, jak się ją aplikuje, jak ona się zachowuje na przestrzeni lat. Udowodniliście, że zastosowanie w zależności od projektu, inwestycji jest możliwe, dobierając właściwy produkt. Dokładnie. To absolutnie mnie przekonuje. Fajny produkt, jestem piekielnie ciekawy, jak to będzie wyglądało na koniec. Mam do Ciebie prośbę, prześlij kilka zdjęć. Chciałem właśnie to zaproponować. Tak? Dobra, powodzenia życzę w takim razie. Dzięki, Dominiku. Do zobaczyska. Powodzenia. Hej. I dobiega końca moja przygoda z pianą Purios. Kiedy rozpoczynaliśmy projekt, byłem lekko sceptyczny. Nie znałem tego produktu w ogóle. Teraz go poznałem, zrozumiałem zasady działania i myślę, że i Wy na tym skorzystaliście. Trzymajcie się, cześć.